Zaczynamy od razu od loszku. Sprawdzę go sobie na swoim wojowniku. Ktoś mi podesłał w ogóle taki pomysł, żeby sprawdzać te nowe lochy właśnie tutaj na tym starym wojowniku. Dlatego, że tak jak mówię, na wojowniku ktoś tam mi pisał, żeby robić te loszki, bo sobie dobiję wtedy na nim ten 500 level i będzie tak wszystko ładnie zrobione. No a niestety spoilerów nie uniknąłem. Już tutaj dużo było screenów, dużo obliczeń. Loszek otworzył się w tym miejscu, więc wygląda na to, że bardzo możliwe, że będziemy tutaj mieli od tak jakby najsłabszego, potem chyba ten, potem może ten, potem ten i na sam koniec ten najmocniejszy. Zobaczymy, jak to zrobią. W każdym razie, jak widzicie, dom strachu nam się otworzył. No już wiem, jaka jest siła tych przeciwników. Oczywiście nie sprawdzałem tam dokładnie, no ale zobaczymy po prostu. Nie wiem, jakie są klasy, jakie tam odporności, no ale wiem, że po prostu loch jest dość prosty. No ale to w sumie już mogliśmy się domyślić po tym, że jest umiejscowiony w tym miejscu. Także no, przeciwnicy są bardzo łatwi, to pierwsza sprawa, a druga sprawa, że też niestety nie dają za dużo expa. Więc no tutaj te nasze domysły, że na przykład jeden loch w świetle będzie dawał dwa levele, tak jak to ma miejsce na przykład w tej karczmie mrocznych sobowtórów, no to nie, aż tak to nie będzie wyglądało. No i co, chyba możemy sobie wykopać kluczyk przede wszystkim. Mamy spełnione wymagania. Tutaj musimy mieć 240 poziom, no i znajdujemy klucz w kopalni klejnotów. A jeżeli chodzi o strefę mroku, no to musimy mieć poziom 350, jak sami widzicie. I wiecie co, na chwilę wam wyłączę ten obrazek. Oj, to brzydko w sumie wygląda, ale chcę wam po prostu pokazać, to i może czat też wyłączę. O, chwilowo, że zwróćcie uwagę, jak tutaj sobie ten kluczyk wykopiemy, on powinien polecieć za pierwszym razem chyba, dokładnie, wszędzie leci za pierwszym razem. No w sumie nie wiem, po co ja to szukam, ale dobra, niech się tam kopie. To patrzcie, teraz nie mamy kluczyka w ekwipunku, nic takiego nie występuje. Teraz taki fajny kluczyk nam tutaj przy tej zakładce się pokazuje. No i jak klikniemy na te lochy, to mamy pokazane gdzie. Klikamy sobie cyk, no i jest taka animacja. To też, w sensie nie wiem, czy to tak dziwnie to trochę wygląda, jak jest to tak podzielone, że pół mapki lochów, a pół taki ekran pusty, trochę jakby zbugowane, ale może to jeszcze dopracują. W każdym razie bardzo mi się podoba, jak to wygląda, szczerze mówiąc, taka pierdółka, ale chciałem wam po prostu pokazać. I już tutaj wracamy do standardowego overlaya. No i co, możemy zaczynać, teraz taka animacja, klikamy kluczyk i otworzył nam się dom strachu, 14 loszek i lecimy. Dokładnie, mamy odporności, więc wygląda na to, że teraz wszystkie lochy, jakie zostaną wprowadzone do gierki, będą właśnie odporne na coś. No i też zobaczymy, jakie będziemy mieli klasy, nie, bo może będzie jakiś bard, może coś takiego. Jak znajdziesz jajko pupila, to też to tak wygląda. Tak, tak, no wiem, wiem. No i chyba zaczynamy, nie? No poziom 240, więc expa. O, ty, tutaj w ogóle nie było one-shota. Myślałem, że będzie one-shot, co ciekawe. No ale nie było, no. Tak to wszystko się prezentuje. Poziom expa 26 milionów zaledwie, więc bardzo malutko. Tu wam może zdradzę na koniec, bo już tam ludzie policzyli, ile jest dokładnie za ukończenie go w strefie światła i potem w strefie mroku. No ale tak jak mówię, to wam zdradzę na sam koniec. Dobra, teraz mamy kogo? Teraz mamy wojownika. On jest odporny na błyskawice i zadaje obrażenie od błyskawic. Lecimy dalej. Nie będę tu przyspieszał. Będziemy sobie na spokojnie oglądać. Bo nie ma sensu, nie? Raczej to nie będzie jakoś giga długo trwało, patrząc na poziom tych loszków. No ale mówię, no, nie ma co się dziwić. Fakt faktem, że tak jak wspomniałem, karczma mrocznych sobowtórów daje aż za dużo tego expa, jak na to, na jakim poziomie ją możemy robić. Tak tutaj, no to, no, jak to będziemy robić na jakimś właśnie poziomie 200+, no to będzie git, nie? No na takim wyższym, no to tego expa jest tyle co nic. Dobra, lecimy dalej. W ogóle zwróćcie uwagę na grafiki. To też jest bardzo istotne. Te grafiki są naprawdę śliczne. Bardzo mi się podobają. No ale graficznie Shakes, to co już powiedziałem, akurat za bardzo nie odstaje od innych gierek. Pod względem graficznym jest bardzo ładny. Od którego levela w lochach leci maksymalny exp? Od 393. Jeżeli przeciwnik ma taki i wyższy, to wtedy dostajesz 300 milionów expa i to jest max. Dobra, mamy kolejnego wojownika, lecimy. Znowu obrażenie od błyskawic, o ile dobrze widziałem. Cyk, dokładnie. No i tu dostaliśmy jakieś rękawice, a czekajcie moment, co ja tu... Póki co tylko te rękawice, jak dobrze widziałem. Póki co chyba żadnego epika nie było.
teraz mamy znowu wojownik, o, to ciekawe akurat, obrażenia od ognia, dużo tych wojowników, szczerze mówiąc liczyłem na nowe klasy, szczerze mówiąc chciałem, żeby tam jakiś nowy druid wszedł, albo jakiś bardzik, no ale zobaczymy, może to jeszcze nie w tym lochu. Dobra, no tu tak samo, bez problemu. Na razie tam nie pokazuje, w sensie widzicie ile expa dostajemy za poszczególnego, ale powiem wam już pod koniec. Okej, teraz mamy zwiadowcę. Obrażenie od zimna, lecimy dalej. No, może na końcowym, tak, tak, no to... O kurde, ty, tu jaki one shot. Tu dostaliśmy epika, no bo ten epik był gwarantowany. 33 miliony expa, zobaczcie, no mały jest ten ex, no bardzo mały. Trochę się zawiodłem, w sensie... No tak mieszane odczucia, myślałem, że może jakoś zaskoczą. Nie mówię, żeby tutaj każdy dawał 300 milionów, ale że może wiecie, coś tam wykombinują, żeby to inaczej wyglądało, no a tu proszę bardzo. Okej, kolejnego mamy ubitego, laleczka terapeutyczna teraz, zwiadowca po raz kolejny, no póki co same podstawowe klasy. W tym lożku. Kurde, ale ładne są te grafiki pod... i w ogóle to tło, zwróćcie też uwagę, to może zaraz przy okazji kolejnego. W sumie to dziwne, to też by mogli zmienić, ja w ogóle tu jeszcze lochów nie robiłem, odkąd jest ten nowy design wprowadzony. To w sumie dziwne, że trzeba ponownie kliknąć na loch, żeby się przeciwnik tak jakby przemienił, nie? W sensie na kolejnego przerzucił. Teraz mamy kogo? Teraz mamy Magusia, twój największy koszmar, lecimy dalej. No nie ma tu zbyt dużych emocji, no nie ma co mówić, nie? No i zobaczcie, teraz zostaje nam ten obecny i dopiero jak kliknę w ten loch, to jest kolejny. Rzeźnik z mieszkania obok, znowu mag. Okej, tu prawie one shot. Jak pokonasz przeciwnika, klikasz kontynuuj tam, gdzie masz przycisk walki. A, że tutaj, o, to nie widziałem tego, ale dlatego, że ja mam ramię od mikrofonu i mi trochę zasłania dół monitora i tak nie zwróciłem uwagi. Faktycznie, nie zwróciłem uwagi na to. No ale to i tak trochę denerwujące, nie? W sensie tak mogłoby od razu pokazywać kolejnego. Jest tak zrobione, żeby się walka teraz nie bugowała, a możliwe, możliwe. Okej, mamy bossa, dziewczyna z telewizora, to jest w ogóle chyba... A, to jest przecież nawiązanie do tego filmu, był taki film. To się nazywało Straszny Film? Albo coś takiego? To chyba z tego jest, do tego nawiązanie. The Ring? A, to może, to nie wiem. Nieważne, dobra, lecimy. O, i ten art, co powiedziałem z tyłu. No cudownie to wygląda. Ja go sobie w ogóle ustawiłem na tło u siebie na Discordzie, na profilu Discordowym. Bo zajebiście, zajebiście mi się to podoba. No i dokładnie, i mamy osiągnięcie odblokowane... świetlisty łowca zwiaw, ukończ dom strachu w strefie światła, wszystko padło za darmo. I co wam mogę powiedzieć? No, nie za duże expa i poziom również nie jakiś giga wysoki. Ale lepsze to niż nic. To co ja napisałem na Discordzie, jak się te 5 lochów, teraz już w sumie 4 nam zostały, czyli za miesiąc, jak się to wszystko zsumuje, no to wyjdzie troszkę tego expa, nie? Więc co by nie mówić, jakoś to tam wyjdzie później. W praniu, że trochę tych leveli finalnie nabijemy. Każdy z tego lochu jest z filmu, a to mi tylko ona się skojarzyła akurat. Strasznie... Ja wiem, że to jest parodia, tylko właśnie myślałem, że to z tego. A czy ja oglądałem The Ring? Nawet nie wiem. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. Co, ile, jeżeli chodzi o expa, bo w sumie wam miałem na koniec powiedzieć, to obliczył nam dokładnie wielki szef, żeby tutaj zachować kredyty. Że za zamknięcie całego lochu w strefie światła dostajemy 346 milionów expa. Więc... niewiele więcej niż za jednego przeciwnika na poziomie tam 393+, nie? Ale dobra, nieważne, lecimy dalej. Cyk, o i od razu nam się pojawił dom roku. To akurat spoko, że chyba one... Nie widziałem, żeby komuś wypadł za drugim razem albo tam dalej, więc chyba one wypadają od razu. Pyk, pyk, no i mamy odblokowany, okej. No i zobaczmy jak to tu wygląda. Tu mamy oczywiście epika za każdego, przeciwnicy to już się będą powtarzać. No tylko właśnie... Siemanko Vendetta, właśnie się tego obawiałem, że prawdopodobnie wystarczy nasz barbar, żeby ten loch zamknąć. Bo widziałem u niektórych, że właśnie, no w sensie na takich wyższych poziomach, że tylko barbar był potrzebny. No, ale tu już mamy 165 milionów tego expa, nie? To może skończymy po prostu i wam wtedy powiem,
bo też mam policzone, też wielki policzył, ile tam wyszło finalnie za strefę mroku. Czy Dracula mi się nie skojarzył? No tak, no wiadomo, że mi się kojarzył tam Freddy i tak dalej. No to jest takie jakby obvious, nie? Takie typowe. Ale z tym filmem tak to jakoś... takie jakieś inne skojarzenie złapałem. W sensie z tym bossem, nie? Imo na następnym lochu już będzie jakaś 3.3+, no oby. No póki co, Barbar. Jakie emocje w ogóle, ja jebie. Barbar nieugięty. Totalny szef. A, właśnie, jeszcze co do epików, które lecą... bo tak, jeżeli chodzi o strefę światła... to nam poleciały oczywiście bardzo, bardzo słabe, ale ze strefy mroku lecą chyba mniej więcej na nasz level, jak się nie mylę. O, tu na przykład plus 5. Dobrze ja mówię? Chyba tak. To mogę posprzedawać w sumie. Więc no plus jest taki, że chociaż te epiki mogą się do czegoś przydać. No i te, z mroku mogę wam od razu powiedzieć, że jest ponad 2 miliardy expa, więc no za sam mrok już dostaniemy level następny. Jak jesteśmy na takim wyższym, więc no to już jest coś, powiedzmy. Za 10 grzybów, powiedzmy jeden level i tam 1/3 chyba levela, coś takiego. To akurat jest git, moim zdaniem. No i dokładnie, mamy 4.96. Tak jak ten MMR-ku pisał, dokładnie, będziemy dobijać 500 na woju, żeby jednak skończył z tym oficjalnym ładnym 500, jak każdy inny. Powinni go znerfić, za mocny jest. O, spokojnie, poczekamy na ten, co jest po Olimpie. Ale nie ma nowych klas, trochę jestem, szczerze mówiąc, zawiedziony. Bo myślałem, że wrzucą właśnie jakieś nowe klasy, a tu niestety, 7.83. No ja tu mam itemki legendarne. Dobra, mniejsza z tym. Porozmontowujemy, żebyśmy mieli trochę miejsca. Nie wiem, po co w sumie to daje do kotła, ale niech będzie. Lecimy dalej. Ze strefy mroku lecą na nasz level, a ze... No, dokładnie, to co powiedziałem. No, ale mówię, nie ma co się śmiać, bo... podejrzewam, że ten loszek, który jest tutaj, na samej górze, no już może być problematyczny, nawet bardziej niż się nam wydaje. Okej, okay, ten w ogóle arcik jest bardzo ładny. No kurde, no te arty są śliczne, naprawdę. I ten art, który widzimy w tle, to już chyba powtarzam trzeci raz, i ten, coś pięknego. Sianko Farenix. Ten jest z piły? A, no to widzisz. Czyli każdy tu odpowiada tak jakby... w sensie nie wszyscy są wyciągnięci z jednego horroru, z jednego filmu, jak na przykład, nie wiem, w jakiejś szkole magii, tylko tu każdy odpowiada jakby innemu, tak? Dobrze rozumiem? Bo ja bardzo mało horrorów obejrzałem w życiu, więc ja tu mało kojarzę. No, tak jak mówiłem, chyba kojarzę tylko tego ostatniego, że go widziałem w jakimś filmie. Każdy odpowiada filmowi innemu. Aha, kumam. Siemanko, Morgan. Ty, no to ciekawe w sumie. No Barbar idzie jak przecinak. Nie ma co mówić. Dobra, i mamy bossa. Po raz kolejny boss, tym razem w strefie mroku. W ogóle co do tego osiągnięcia, to wiem, że był przez chwilę problem, że nie przyznawało tego osiągnięcia, ale teraz przyznaję. To chyba to naprawili. Bo było tak, że miałeś 10 na 10, ale ci nie dawało. A widocznie naprawili teraz. W mroku nie działa? A, no to zobaczymy zaraz. Bo oni pisali, że prawdopodobnie to dopiero w przyszłym tygodniu naprawią, bo teraz jest jakieś długie święto w Niemczech i nie zdążą wydać hotfixa. Dobra. Cyk. Czyli no nawet ten ostatni nam nie dał 300 milionów, troszkę brakło, no ale to już jest fajny exp. No jeżeli chodzi o strefę mroku, to już nie ma tragedii. Zobaczcie w ogóle. 3 miliony expa nam
O, może to? O, dobra, mamy to. Essa. 497. I za to, a, no faktycznie, nie przyznaję. No, to wiem, że zaraz będą ludzie pytać w komentarzach. To naprawiam dopiero w przyszłym tygodniu z tego, co pisali. To osiągnięcie. No i tyle. Jeżeli chodzi o strefę mroku, to z niej dostajemy po zrobieniu całego lożku 2 miliardy 178 milionów expa. Więc łącznie daje nam to 2,5 miliarda expa plus minus. Już się nie będziemy w takie szczegóły bawić. Co uważam, że jak za poziom lochu, to nie jest taki zły wynik, nie? No potrzebujemy tak naprawdę już chyba na jakimś, nie wiem, 370 levelu? Bulecik, możesz w sumie napisać, ty zrobiłeś już w mroku ten loch? W sensie na twoim łowcy? Na szóstym magu stoję? Aha, czyli na 350 jeszcze nie jest do zrobienia, ale taki myślę, że 370, 380 to już bez problemu. No i za te lochy dostaniemy, wydając 20 grzybów, prawie 2 levele, nie? Tak, zrobiłem, Szymon. Troszkę się spóźniłeś. W gidrze dodają te odporności, to jest na pewno plus, no ale jestem trochę zawiedziony, szczerze mówiąc, że nie ma nowych klas, bo ja bym zobaczył jakiegoś barda, nowego druida i tak dalej, a wygląda na to, że tu w ogóle nie ma ani żadnych berserków, ani nic takiego, tylko mamy te podstawowe klasy, czyli tam maguś, zwiadowca i wojownik, nie? No ale generalnie na plus, moim zdaniem na plus. Zawsze to jakiś expik, a jak wiemy, że jeszcze mamy tych lochów dostać 4, to w ogóle tego expa się uzbiera fajna ilość. Sianko, Eko. Co jeszcze do tych lochów, bo to wam w sumie nie powiedziałem, bo ktoś mi to napisał pod wczorajszym filmem, jak się nie mylę. To mogę wam pokazać, to chyba na bardziej będzie lepiej widać, że ja narzekałem bardzo, praktycznie w każdym filmie, że będzie trzeba kopać klucz dodatkowy do kontynuacji, jakby, wiecie, jak na przykład teraz mamy 13 piętro, mamy to rozdzielone na dwa, no to teraz niby będziemy musieli kopać klucz następny do tej siedziby głównej firmy Playa Games, żeby dalej odblokować i dalej lecieć. Otóż nie tym razem. Jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, bo można tu było trochę grzybków wydusić od niektórych, a zobaczcie, jaką mamy nagrodę za ostatniego przeciwnika. Oprócz tego, że mamy gwarantowanego epika, to mamy jeszcze klucz od szefa. Czyli jakby z automatu po zamknięciu pierwszego z tych rozdzielonych lochów dostajemy klucz do następnego. Nie będzie trzeba nic kopać. To wam pisałem na Discordzie, ale powiem też teraz, żeby było jasne. Bo to też fajnie zrobili. Tak samo pewnie w Westerosie, czyli po prostu nic nie tracimy tak jakby, bo od razu nam się kolejny odblokuje.